Jestem trener Janek i witam Cię w trzecim odcinku naszego magazynu piłkarskiego. Naszym dzisiejszym gościem będzie niezwykły trener i niezwykle tajemniczy człowiek, który poprosił mnie, aby nie wyjawiać wszystkich tajników jego pracy. Przedstawię go jednak w taki sposób. Jest to człowiek bardzo skromny. Ja tak naprawdę jestem na początku swojej przygody trenerskiej związanej z tym. Jakby ktoś mi zadał pytanie, co jest moją mocną stroną, do czego mi jest bardziej bliżej, do analizy przeciwnika, do elementów technicznych, czy do jakiegoś tam usprawniania dzieci i młodzieży, bo tak można to nazwać, górnolotnie moim zdaniem, tak nawet brzmiące słowo przygotowanie motoryczne, było gdzieś mi bliższe bardziej, aniżeli normalne prowadzenie drużyny. Bardzo zorganizowany, pewny siebie i wiedzący, czego w życiu chce i jak tego dokonać. Jest takie powiedzenie, ile trenerów telewizji. Ja cały czas uważam, że mając plan określony, to jest dobre, to jest kierunek, w którym chcesz dążyć i najważniejsze, żeby go weryfikować i sprawdzać. Jak nie będziemy tego robili, to wtedy podróżujemy tak naprawdę do wyspy, której nie znamy i nie oczekujemy. Nasz dzisiejszy gość przez skromność nie chciał, żeby więcej mówić o tym, czym się zajmuje, ale zaufajcie mi, ten gość jest naprawdę specjalistą i porozmawiamy z nim dzisiaj o przygotowaniu motorycznym w piłce nożnej. Przed Państwem Konrad Łuszcz, trener przygotowania motorycznego. Witam Cię, Konradzie. Witam Cię, Janku. Konradzie, jesteś trenerem przygotowania motorycznego. Dużo się ostatnio w Polsce mówi na temat trenerów przygotowania motorycznego, jak i samego przygotowania motorycznego. Można powiedzieć, że to jest taki temat trendy, top. Na pewno trzeba się w pewnym momencie ukierunkować na coś, tak? I mi się wydaje, że za kilka lat będzie tak, że nie będzie trener od wszystkiego, tylko będzie trener od motoryki, trener od taktyki, trener od techniki, trener od sfery mentalnej i tak to będzie poukładane. U nas chyba ten model jeszcze nie dokształcił się na tyle, żeby funkcjonować z tego powodu, że sztab ludzi to są dodatkowe pensje do wypłaty, a chyba to jest główna bolączka naszego szkolenia młodzieżowego. Brak funduszy właśnie na profesjonalistów, na osoby, które się specjalizują. Łatwiej jest zatrudnić trenera, który zna się na wszystkim. I poniekąd jest tu racja, i też racji nie ma, ale tak jak sobie gdzieś tam stworzyłem swoje hasło, motoryka moją pasją, to czyli to, co robimy, to powinna być też pasja w tym wszystkim, nie? To wszystko, co się dzieje wokół tego przygotowania fizycznego, motorycznego, czy jakiejkolwiek innej dziedziny związanej z kształtowaniem młodego piłkarza, powinna być pasją dla takiego trenera, człowieka, który pracuje z dzieciakami. Na pewno sam jak trenujesz, to jak niejednokrotnie z tobą rozmawiałem, to opisując wydarzenia, które miały miejsce w poprzedni weekend na boisku, emocjonowałeś tym wszystkim tak samo ja i każdy inny trener. To właśnie jest ten taki ogień w tym wszystkim, że to gdzieś funkcjonuje i się sprawdza. Także mi się wydaje, że ta pasja jest jednym z głównych czynników dlatego, że to robimy. Konradzie, ja pod względem podejścia do przygotowania motorycznego rozdzielam tych trenerów na dwie grupy. Na tych, którzy totalnie nie znają się na tym, więc wolą tego nie ruszać, i na tych, którzy uważają, że jest to bardzo ważne, ale nie znają się na tym i wychodzą z takiego założenia, jak pewien trener, który wszedł do szatni pierwszy raz i powiedział: Na początku miałem lekką tremę. Ale trener szybko sprawił, że wszyscy poczuliśmy się równi wobec zadań, które przed nami stawiał. Miał psychologiczne podejście. U mnie się zapierdala. Dwa typy takich trenerów, gdzie ani jeden, ani drugi tak naprawdę nie za bardzo się zna na tym. Ja myślę, że przyczyną tego generalnie jest to, że mamy dzisiaj bardzo dużo trenerów, którzy nie są wykształceni w kierunku wychowania fizycznego. Co myślisz na ten temat? No, miałem okazję niejednokrotnie rozmawiać z trenerami, bo jestem po Akademii Wychowania Fizycznego i z trenerami pracującymi na Akademii Wychowania Fizycznego. Też w jakichś tam
kursach, szkoleniach brałem udział. No i rzeczywiście jest różnica między człowiekiem, czy też kandydatem na trenera, który jest trenerem, jest wyspecjalizowany i przeszedł drogę Akademii Wychowania Fizycznego na przykład i dodatkowo jakichś studiów podyplomowych i do tego wszystkiego bierze czynny udział w różnych kursach, a trenerem, który tak naprawdę oddaje się temu i poznaje i rozpoczyna tą drogę poprzez kursy, nie kończąc jakby tej drogi bardziej poszerzonej, bym powiedział. Ale to też nie zależy od tego, co zakończyłeś. Ważne jest to, jakim ty typem człowieka jesteś tak naprawdę. Jeżeli rzeczywiście zacząłeś się interesować trenerką, czy też pracą z młodzieżą i rozpocząłeś to w późniejszym etapie i nie zaczęło się to tak jak u mnie, gdzie ja byłem już ukierunkowany, już wiedziałem w podstawce tak naprawdę, że chcę coś mieć związanego z piłką nożną, nie wyszło mi bieganie i gra w piłkę nożną. I wiedziałem, że ten sport w dalszym ciągu będzie gdzieś tam obecny w moim życiu. Wiedziałem, że jest możliwość dostania się na Akademię Wychowania Fizycznego, gdzie po szkole technicznej poszedłem od razu na studia związane z tym, co tak naprawdę lubię robić i co przynosi owoce w tej chwili. Ważne jest to jednak, żeby to, co robisz, miało, tak jak mówiłem wcześniej, pasję, to jest raz, żebyś chciał się non-stop rozwijać, a moment na przykład ten, który mamy teraz związany z koronawirusem, jest idealnym momentem na to, żeby móc na przykład poprzez przegląd samego Facebooka naprawdę dowiedzieć się tyle rzeczy, że trudno byłoby rozróżnić, który trener jest po jakiej drodze, jaką drogę przeszedł, żeby dojść na ten moment, w którym teraz jest. Nie można stricte powiedzieć, że ktoś nie był na AWF-ie, będzie słaby. Wydaje mi się, że obydwa kierunki są dobre. Ważne jest to, jak to robisz, co robisz, jak bardzo jesteś zaangażowany. I na pewno do tego celu można dojść nie typowo stricte jedną ścieżką dla wszystkich wydeptaną, tylko jest ich wiele i to jest taki kierunek ogólny, tak mi się wydaje. Wielu trenerów nie ma możliwości pracy z trenerem przygotowania motorycznego. Gdzie byś ich skierował, żeby mogli właśnie się rozwijać w tym kierunku, a chcieliby poszerzyć swoją wiedzę w aspekcie właśnie motorycznym? No, bardzo prosta sprawa. Wystarczy wejść w internecie, wpisać przygotowanie motoryczne, kursy. Jest bardzo dużo grup trenerskich, które te kursy oferują. Jest bardzo dużo podgrup na Facebooku związanych z motoryką. Ja sam jestem w stanie pomóc i lubię. Niejednokrotnie z tobą to robiłem, rozmawiać na temat akurat motoryki, czy też innej dziedziny związanej z piłką nożną, czy z szkoleniem dzieci i młodzieży. Kiedy słyszałem taki cytat, że wszystko jest w internecie. No i chyba nie da się z tym nie zgodzić. Mhm. Konradzie, gdzie aktualnie pracujesz? Aktualnie pracuję w Stadionie Śląskim, Chorzów. Współpracujesz jeszcze z innymi klubami? Tak, współpracuję z innymi klubami, ale docelowo Szkółka Stadionu Śląskiego jest dla mnie priorytetem. To jest chyba miejsce, na pewno miejsce jak na tą chwilę najlepsze, jakie mogłem się znaleźć. Nie pod względem tego, że to stadion, tylko pod względem tego, jacy ludzie tam pracują. Tak naprawdę z każdym jestem w stanie porozmawiać na każdy temat. Jest to najlepsze miejsce, w jakim mogłem się znaleźć na tą chwilę. Stadion Śląski jest bardzo dobrą szkołą piłkarską, co pokazuje to, jacy zawodnicy wychodzą stamtąd i gdzie kończą. W odcinku następnym za tydzień będzie można posłuchać właśnie jednego z wychowanków Stadionu Śląskiego. Będzie opowiadał o swoim roczniku, który był bardzo silny. I poza tym pomina ten fakt, że niektórzy zawodnicy w ogóle nie są przygotowani do piłki seniorskiej, że oni tak naprawdę są świetni w juniorach, a jedą do okręgówki albo, nie wiem, nawet A-klasy sobie nie potrafią poradzić, nie? I z którego dzisiaj jest kilku piłkarzy zawodowych, grających w Polsce w najwyższych ligach. Więc zachęcam, żeby za tydzień być z nami w programie i posłuchać. Natomiast sam program będzie na temat motywacji młodych zawodników do treningu. I o to chciałem Cię też zapytać. Czy Twoi podopieczni w Stadionie Śląskim mają motywację do ciężkiego treningu? Bo wiem, że to, jak pracujesz, Twoje metody wymagają od zawodników trochę poświęceń. Wydaje mi się, że jak najbardziej. To raczej jest na zasadzie motywacji wewnętrznej. Chłopcy są na tyle świadomi
że na takiej zasadzie, że oni wiedzą, gdzie są tak naprawdę. Skoro wybrali szkołę mistrzostwa sportowego, skoro wybrali dziedzinę, dyscyplinę związaną z grą zespołową, która moim zdaniem jest bardzo trudna i to jest bardzo długi proces, żeby ją tak naprawdę zrozumieć. Wydaje mi się, że nawet na poziomie seniorskim jeszcze pewnie nie jednego seniora specyfika, czy podejście do treningu, czy do rozumienia gry samej w sobie by zaskoczyła. I to jest na zasadzie raczej nie takiej, że z mojej strony motywacji, tylko oni sami dopytują, sami często zadają pytania. Mamy taką możliwość, że często z zawodnikami jako feedback od nich uzyskuję informacje poprzez wypełniane ankiety przez nich i na Facebooku rozmawiamy dużo na temat obciążeń. Są tacy zawodnicy, którzy nawet pytają, dlaczego tak, czy można by zrobić inaczej. Są zawodnicy, którzy układają własne plany zajęciowe w kształtowaniu jakiejś tam zdolności, cechy, które uważają, że nie są najlepsi, chcą ją poprawić, no i pytają, czy to jest dobry kierunek. Konradzie, po co w wychowaniu młodego piłkarza jest nam w ogóle trening motoryczny? Moim zdaniem należy to rozumieć w ten sposób. Kiedyś nie zastanawiano się, przynajmniej ja się nie zastanawiałem, jak chodziłem do szkoły podstawowej albo gimnazjum, czy mam ruchome biodra, albo czy mam mobilny staw skokowy, albo czy moja pozycja jest zamknięta albo otwarta. Teraz na to się zwraca uwagę. Kiedyś były czasy związane z podwórkiem. Wyglądało to mniej więcej tak, że chodziło się do szkoły, wracało się ze szkoły, odrabiało się zadania i cały czas było się na podwórku. Teraz niestety tak się nie dzieje i dlatego tacy trenerzy, którzy związani są z usprawnianiem dzieci, czy też pokazywaniem drogi związanej, w jaki sposób możesz stać się silniejszy, albo szybszy, albo mocniejszy, powoduje jakby uzupełnienie tego etapu, które my mieliśmy, jak byliśmy mniejsi. Jeśli chodzi o samą motorykę i same przygotowanie motoryczne, to powinno się opierać tak naprawdę na zabawie. Zabawie wszechstronności. Nie powinno w żaden sposób nudzić, a wręcz przeciwnie, powinno zachęcać zawodników do tego, żeby nie mogli się doczekać następnych zajęć. Na pewno niejednokrotnie widziałeś na Facebooku czy w jakichś innych mediach społecznościowych, gdzie widzimy zawodników z Realu Madryt albo z innych znanych drużyn, gdzie grają w berka albo rzucają się piłkami gumowymi. Jak widzisz, to są same takie elementy, że to jest tak naprawdę proces, tak? Tylko wiadomo, że na samym początku jest więcej tej zabawy, w późniejszym etapie musi się to zupełnie, te proporcje muszą się zupełnie zmienić. Także przygotowanie motoryczne jest, jakby nie było, związane głównie ze sprawnością fizyczną, tak? Ogólną, specjalną i tak dalej. Także są trenerzy, którzy mówią, nie chcemy berków. Którzy mówią, trening piłkarski to nie czas na zabawę. Są tacy trenerzy. Biegać! To jest polska myśl szkoleniowa. Piłkę się przede wszystkim musi zmęczonej nogi trzymać. Noga wypoczęta, a noga zmęczona to są dwie różne nogi. No dobrze, no. Jeżeli trening piłkarski to nie czas na zabawę, to no to jest ich zdanie, nie możemy jakby się z nim nie zgodzić, nie? Ale ja kiedyś słyszałem takie słowa, Konrad, najważniejszą oceną trenera związanego z pracą z dziećmi i młodzieżą, wiesz co jest? To ilu zawodników, ilu dzieciaków przychodzi na twoje zajęcia, tak? Jeżeli ich jest wielu, to znaczy, że robisz dobrą robotę i na tym się zatrzymać, tak? Ja to rozumiem w ten sposób, że prawidłowo pracujące mięśnie odciążają między innymi stawy, tak? I jest możliwa szybsza regeneracja, mniejsze obciążanie stawów w czasie meczu, tak? Dobrze to rozumiem? No, ja bym tak powiedział bardziej ogólnie to wszystko. Im bardziej jesteś sprawny, tym szybciej wszystko inne łapiesz. To tak w typowym skrócie, jeśli chodzi o specyfikę motoryki, nie? No bo wiadomo, że cechy motoryczne, jak szybkość, zwinność, elastyczność czy siła, to są tak naprawdę każda cecha jest bardzo ważna od samego początku rozwoju, tak? Jest taki model, który zakłada, że siła, szybkość, moc i elastyczność, i to one tak naprawdę od samego początku rozwoju ciebie jako człowieka są, odgrywają istotną rolę. No wiesz doskonale, Marcin Gortat zaczął grać w koszykówkę w wieku 18 lat, no to i jakie odnosi sukcesy.
Także ta wczesna specjalizacja związana ze sportem nie jest chyba moim zdaniem najlepszym momentem. Mówię o takiej specjalizacji stricte związanej tylko i wyłącznie z tą jedną dziedziną. Musi być wszechstronnie. Dopiero w późniejszym etapie przyjdzie czas na specjalizację taką mocniejszą i wygrywanie meczu. Ja tutaj poszedłem tak w kierunku prawidłowych wzorców ruchowych. No tak, prawidłowe wzorce ruchowe to też jest temat rzeka. Można rozmawiać. Inni mówią, że prawidłowe wzorce ruchowe są bardzo potrzebne i bez prawidłowego wzorca ruchowego nie można przejść jakby krok dalej. A inni mówią, że ten prawidłowy wzorzec ruchowy powinien być cały czas nad nim, powinna być na nim cały czas poświęcona praca. Ale ja osobiście uważam, że prawidłowy wzorzec ruchowy jest bardzo istotną rzeczą, bo on jakby nie doprowadza do kompensacji ruchu, to jest raz, ale nie na takiej zasadzie, że będziemy się tylko i wyłącznie nad nim koncentrować, a raczej w zintegrowanej formie współpracy z fizjoterapeutą na kierunku WWM-ie, co powinien dany zawodnik w danym momencie robić uzupełniająco. To nie jest tak, że on nie będzie trenował, że nie będzie brał udziału w treningu piłkarskim, tylko po prostu będzie wiedział, gdzie ma problemy, co trzeba rozluźnić, co trzeba wzmocnić, tak żeby móc w późniejszym etapie po prostu sobie radzić z tym wszystkim, żeby ten wzorzec był jak najbliższy prawidłowego, jak najlepiej byłoby był prawidłowy, ale wiadomo, że to jest wszystko kwestia czasu i jego sumiennej pracy. Dużo się też mówi ostatnio, jest to takie, bym powiedział, dla niektórych magiczne hasło, mięśnie głębokie. Co na ten temat możesz powiedzieć, żeby rozwiać wątpliwości naszych widzów? No, to jest fundament, tak? Wydaje mi się, że sama ocena tego, czy dane mięśnie są zaaktywizowane, czy nie, to jest tak naprawdę prosta rzecz i to każdy, na takim mówię oczywiście poziomie bardzo podstawowym, jest w stanie ocenić. Poproś swoją drużynę o to, żeby wykonali podpór przodem, no i czy ten podpór będzie w linii prostej wykonywany w 100%, czy nie. Na przykład, to jest taki przykład. Często się zdarza tak, że te biodra gdzieś tam opadnięte albo za wysoko wyciągnięte przez chłopaków, to też może być związane z tym nie, że nie ma aktywnych mięśni głębokich, ale po prostu wzorce ruchu nikt mu nikt nie wytłumaczył i nie pokazał, jak ma wyglądać prawidłowa pozycja, bo to też jest z tym związane. To też nie jest tak, że my, trenerzy przygotowania motorycznego, musimy być w 100% na każdych zajęciach, wszystko tłumaczyć, bo to tak ważne i istotne jest. Wydaje mi się, że każdy trener jest w stanie to wszystko sobie spokojnie ogarnąć. A jeśli chodzi o mięśnie głębokie, to jest fundament, podstawa. Im wcześniej będziemy na tyle świadomi i będziemy potrafili przekazać tę podstawową wiedzę z zakresu tego, jak to ćwiczyć, co robić, jakie ćwiczenia wykonywać w prostej formie, tym lepiej dla nas, tym lepiej dla naszych zawodników, bo będą bardziej świadomi własnego ciała i w późniejszym etapie szybciej się będą rozwijali. Konradzie, prowadzisz fanpage na Facebooku Motoryka moją pasją. Skąd taka inicjatywa? No tak, jak powiedziałem, jest to moja pasja. Gdzieś tam w późniejszym etapie mówię, zrobię sobie taki fanpage po to, żeby najciekawsze dla mnie przynajmniej rzeczy związane z dziedziną motoryki, kształtowania, czy też usprawniania dzieci i młodzieży, nie tylko, tych seniorów też, bo też mnie to gdzieś tam interesuje, wrzucać w jedno miejsce. A jeśli ktoś jest ciekaw tego, jakie mam spostrzeżenie, no to z chęcią zapraszam. Nie jest to w żaden sposób promocja, czy zapraszanie do zajęć, do treningów, do planów, które ja robię, bo one są najlepsze. Ja jestem bardzo uczulony na słowo najlepsze. Nie ma najlepsze. Tutaj jest kwestia tylko i wyłącznie takiej wewnętrznej potrzeby zbioru wiedzy w jedno miejsce. Oczywiście publikujemy link do fanpage'u facebookowego. I zachęcamy do odwiedzenia, zapoznania się z tymi materiałami, które tam Konrad publikuje, które są ogólnodostępne i można właśnie zwiększyć swoją wiedzę na temat motoryki. Konradzie, na sam koniec chciałbym Cię poprosić o dwa zdania. Jedno zdanie, które będzie skierowane do wszystkich trenerów, którzy nas słuchają, a drugie zdanie, które będzie skierowane do wszystkich zawodników, którzy nas słuchają. Trenerzy, dajcie wszystko, co możecie zawodnikom, a zawodnicy ufajcie trenerom. Myślę, że jak będziemy pracowali do jednej bramki, no progres
czy też jakiś sukces, myślę, że wisi w powietrzu. Dziękuję bardzo. Tyle! Dalej! Dobrze się gada. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, trzymajcie się, buziaki! Yeah! Tak, pozdrowienia dla Stadionu Śląskiego. Zachęcam więc do polubienia profilu naszego dzisiejszego gościa, tego jego fanpage'u facebookowego Motoryka Moją Pasją. Przy okazji zachęcam, aby subskrybować ten kanał, żeby włączyć dzwoneczek i być na bieżąco z kolejnymi odcinkami Okiem Trenera. A teraz przejdźmy do naszej cotygodniowej zabawy. Przed nami podbijający rolką papieru trener przygotowania motorycznego Konrad Łuszcz. Jak widzicie, Konrad jest bardzo dobrym przyjacielem i nie chciał, żebym został sam na szarym końcu, więc będzie mi towarzyszył w naszej klasyfikacji. Dziękuję za Waszą dzisiejszą obecność. Pamiętajcie, żeby być z nami za tydzień o tej samej porze. Napiszcie w komentarzach, jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli macie jakieś pomysły dotyczące rozwoju tego programu, tego kanału. A na sam koniec jeszcze bonus od naszego gościa, a ja się z Wami już żegnam. Do usłyszenia. Na sam koniec chciałbym, żeby to było z pasją do sukcesu.